Dziś pokażę Wam, jak robię zakwas na swoją zupę wielkanocną. Nie jest to zakwas na barszcz biały, ani nie jest to zakwas na żurek. Jest coś pomiędzy, bo jest robiony na mące pszennej, ale nie razowej. Tak jak w przypadku barszczu białego, w przypadku żurku powinna być mąka żytnia. Ja robię na tortowej puszystej. Przygotowujemy słoik, 4 ząbki czosnku, kroimy go szybciutko. Nie, takie nieduże kawałki. Przegotowanej wody będziemy potrzebować około 600-700 ml. Wrzucamy sobie czosnek. Do tego trzy listki laurowe, 5-6 kulek ziela angielskiego. I około łyżki majeranku otartego. Mąka. Około 5 łyżek. Wszystko robię przy zakwasach zawsze drewnianą łyżką. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąty. Dolewam do tego ostudzoną, przegotowaną wodę. I dobrze mieszam. Tak przygotowany można odstawić w ciepłe miejsce. Za około 4-5 dni będzie gotowy. Ja dlatego, że robię chleb, mam zakwas żytni i dodaję małą łyżeczkę. Dodając tyle zakwasu żytniego, mój zakwas na łyżkę będzie gotowy w 3 dni. I tyle. Dokładnie. Ponownie dokładnie sobie to mieszamy. I teraz przez te 3 dni, codziennie rano i wieczorem, zakwas należy przemieszać. Używamy do tego, tak jak mówiłem, drewnianej łyżki. Jak widać, zakwas przed mieszaniem będzie rozwarstwiony. To jest normalny objaw. I codziennie rano bierzemy drewnianą łyżkę i dokładnie tą mąkę na dole trzeba rozmieszać. Aż nie będziemy czuć grudek. I tak rano i wieczorem. Dwa razy. Jeżeli po wymieszaniu jest dużo piany, bąbelków i taki zapach mamy kwaśny, czosnkowy, to jest oznaka, że nasz zakwas jest już gotowy i można go przecedzić i odstawić do lodówki. Po dokładnym wymieszaniu zakwasu przez sitko cedzimy i mamy piękny zakwas na zupę.